Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Olaf, ruszyłeś się. Oj, nieprawda! Widziałam, nie oszukuj. Oj, no może troszeczkę, ale to tylko dlatego, bo już nie mogę doczekać się, kiedy będziemy otwierać kolejne 16 już okienko kalendarza adwentowego. To możemy teraz otworzyć kalendarz adwentowy, a później wrócić do gry. Super! No to idziemy! Cześć kochani, witam Was dzisiaj na 16 Vlogmasie, więc otwieramy dzisiaj 16 już okienko kalendarza adwentowego z Harrym Potterem. Wiecie, gdzie jest 16? Popatrzmy. Ja już ją widzę, a Wy? Tak, dokładnie. Jest ona na drzwiach. Otwieramy, zobaczymy, co kryje się w środku. Widzę, że będzie dużo składania. Czy to są szachy? Pamiętacie, w której części nasza cała trójka, Harry Potter, Ron i Hermiona, grali w szachy? Jak pamiętacie, to dajcie znać na dole w komentarzach. Widzę, że sporo będzie składania. Mamy tutaj ich pełno. Więc tak, najpierw musimy poskładać klocki na zmianę. Biały i czarny. Zobaczcie, jakie fajne! Super to wygląda, nie? Mamy piękne szachy, czarno-białe. I teraz przydałoby się postawić na niej pionki, jak myślicie, jak to się nazywa? Jeju, zobaczcie w ogóle, co dojrzałam! Jakie fenomenalne! Oj. Widzicie? Mam nadzieję, że mniej więcej chociaż widzicie, co to jest. To jest mały ludzik Lego. Calutki biały. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy takie same czarne. Może będzie lepiej widać? Tak. Idealnie widać. A z tyłu wyglądają w ten sposób. Super są wykonane. I co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczmy, czy... Aha, to trzeba... wsadzić chyba na te całości? Ho! Mamy już problem jeden do składania. Zobaczcie, chyba w ten sposób robi się królową bądź króla. Dołożymy do czarnego również. I możemy je jakoś poustawiać, bo chyba już wszystko, co trzeba było, zostało złożone. Tak się prezentują złożone szachy. Naprawdę są super! Nie spodziewałam się czegoś tak fajnego i tak bardzo szczegółowego.